Czy czujemy? Tak przed laty zatytułowano literacką sesję poświęconą Stanisławowi Czyczowi, nieżyjącemu polskiemu poecie i prozaikowi. Fraza "czy czujemy" zawierała w sobie aluzję do nazwiska Czycz i do słowa czuć. Mogła być odczytana jako pytanie. Czy czujemy? Mogła być nowym, nieznanym czasownikiem. My czy czujemy? Co by to znaczyło, że ja czy czuję, ty czy czujesz, on, ona, ono czy czuje, wy czy czujecie, oni czy czują? Może, że czują Czycza, tak jak się czuje czacze. Czy czuje pani Czycza? Czy Czycza pani zna? Ja panu wytłumaczę, co znaczy Czycza Arw. Arw to tytuł niezwykłej księgi skomponowanej przez poetę. Skomponowanej, bo to dzieło bardziej niż prozę czy wiersz przypomina muzyczną partyturę. Na kolejnych stronach nie czytamy zwartych tekstów, które można śledzić linijka po linijce, z lewej strony ku prawej i z powrotem z lewej do prawej i znów w dół o jeden rządek i tak dalej, jak to mamy w zwyczaju czytać każdą książkę. Ale nie książkę Czycza. W jego dziele pod tytułem Arw teksty opadają na stronie osobnymi strumieniami. Po kilka naraz, jednocześnie. I jednocześnie winny być czytane, słyszane, grane, odtwarzane. Bo Arw to ambitny scenariusz dzieła totalnego, choć miał to być tylko film na zamówienie. Film, bo scenariusz u Czycza zamówił jeszcze w 70-tych latach sam Andrzej Wajda. To miał być filmowy obraz o malarzu i jednocześnie przyjacielu Wajdy, Andrzeju Wróblewskim. Jednak Czycz to nie był człowiek do wynajęcia ani do skrobnięcia profesjonalnej prostej fabułki, scenariusza, który łatwo łykają w Hollywoodzie czy w Hollywoodzi, fabrykach dobrych filmów o dobrych zakończeniach. Czycz nie znał końca, początku, ni środka. Gdy już zaczął, nie mógł skończyć, tekst mu rozkwitał, wił się, zapętlał, zaplatał, zapętlał, zaplatał, zapętlał, zaplatał, zapętlał. Jak ten Czycz się męczył. Bo wtedy, gdy pisał wielogłosową partyturę Arwa, nie było klawiatur ani komputerów, nie mógł więc jeszcze Czycz korzystać z kolorowych czcionek o różnych krojach i grubości. Nie korzystał z kursywy ani pogrubienia. Sam na maszynie do pisania tłukł w papier i wymyślał. Był wynalazcą znaków i patentów. Przytwierdzał wałek maszyny gumką do klamki od drzwi. Wspomina świadek tych zmagań, daremnych dotąd, bo przecież nigdy nie powstał ten film o Wróblewskim. Wajda niczego według Czycza jeszcze nie nakręcił, no i chyba już nie nakręci. Lecz Czycz się doczekał wydania swego Arwa, więc czytelnicy mogą już podziwiać jego kunszt. Czy czuje pani Czycza? Czy Czycza pan już zna? Przeczytać Czycza, raczej przeczytać trzeba wam. A zacząć trzeba by Czycza od jego dzieła Arw. Taniec to czy czytanie? Czytanie to czy czyczaniec? Taniec, czyczaniec? Taniec, czyczaniec? Taniec, czyczaniec?